Dzień dobry, dzień dobry. Siema. Po długiej przerwie. No, dawno nie było żadnego odcinka wspólnego, więc trzeba coś nagrać. Ale się pozmieniało. No widzisz, o, kurczę. Inwestycje. Marek szaleje. Szaleje. Co tu zrobił? Zobaczcie, podwórko zrobił. Zrobił budynki nieotynkowane, a zobaczcie... Co no właśnie, to jest proszę hit. Jak ja zobaczyłem to, to ja mówię, o, ale burżowane, co tu się dzieje? Czyli z zaskoczenia cię wziął. Zboże będzie miało roletę zamykaną. Ale jeszcze ty coś pozmieniałeś w garażu. No trochę w garażu pozmieniałem, trochę ten, porobiliśmy takie półeczki. To jest półka od Rostela, akurat cała. No. Na bogato. Elektrykę całą zrobiliśmy. No właśnie, bo po co my tu przyjechaliśmy? Tak nie bez powodu pozwiedzać, nie? No będzie ten, wykonywane... Przygotowanie do żniw. Przygotowanie do żniw kombajnu. W porównaniu z tym, co było, to teraz idzie znaleźć, nie? Wszystko. No znaczy... Ja z Przemkiem potrafimy znaleźć. Ale tata już... Ale tata ni chuja, chodzi i mówi, nic nie wiem gdzie co jest, bo nie był przy układaniu i to no, tak jest właśnie. Odpali? No chyba tak, chociaż miał wczoraj pół dnia kabel włączony, to wiecie też. Aha. To też może coś tam pociągnie ten prąd, bo zapomniałem odłączyć. DPF-a wypaliłem, tylko godziny się wypalał tak długo. A na jesień wypalałeś? Nie. Nie. Nie, bo mi się włączył przed samym tym przyjazdem. Mhm. Aha. I mówię, kurde, czy palić go tam pod powiatem, czy nie? O, firmowe kubeczki, proszę, proszę. O wiele lepszy smak. Ja sobie zaraz odpalę, nie go wchodzi. Bo przekładnie ci spuszczę i silnik ci spuszczę. Teorię spuszczę, żeby była pewność, co tam się dzieje, jakie rzeczy tam mogą wyniknąć. Nie? To jest tym bardziej taki pierwszy główny przegląd z dużymi olejami. Nie? No, że już trzeba wrócić, nie? Bo na są dwa sezony. Już są czubki. Widzisz, nie? I powiem ci na koniec, to już rzucał słomę, zaczął rzucać, nie? No szczerze, ja bym tych noży nie obracał. Jak chcesz, to je obrócę, no. Nie, obrócę. No się nie wiesz, nie ma problemu, może je obrócić, ale... Myślisz, że jeszcze nie? Ja takie czasami zostawiam. Kurde, ja wolę, wiesz, bo zaczynam kłosić, a bezorkowo jadę, muszę mieć noże ostro. Bo później jak słomkę rzucię, to wiesz, jak to jest uprawa. No to a patrzyłeś, żeby sobie wyciągnąć stałe noże dalej? Jaka jest różnica wtedy? Nie, ja praktycznie jak kosię u siebie, to maksymalnie, żeby mi ten, wiesz o co chodzi, przeciw noże ustawiam, żeby maksymalnie mi cięły, nie? No. No bo jak stałe wysuniesz wtedy na maksa i tymi, no to wtedy jest zupełnie inaczej. Nawet na tępych tych nożach zupełnie inaczej słoma leci, nie? Mhm. Więc te wtedy dłużej wytrzymują, a mówię, nie ma problemu, to tam jest do obrócenia jak najbardziej. A jak to smarowanie? Bo cały sezon przeszło i co, jest okej? Okay? No jest okej, okay, kurde, nie? No wiesz, tutaj mi rozpisali, żeby to wszystko smarować, ale ja tak i tak te zawsze smaruję wtedy tam 3-4 tąpnięcia, nie? A tutaj zawsze tam po jednym, dwa, zależy jak ten dasz. Czyli zawsze, ale tak po mniej. Zawsze patrzę, no. Cyknę wszędzie, nie? Ten czujnik od przepływu masy, rewelacja. Powiem ci, jak go zamontowaliście, no to ja mam, nie wiem, o wiele wydajniejszy kombajn, bo wiem ile można jechać, wiesz o co chodzi, nie? No to jest wtedy konkretne patrzysz ustawienie maszyny, no. Wtedy wiesz ile idzie na powrot, bardzo mało osób potrafi ustawić kombajn, żeby tu nic wieszał, bo to jest elewator, który rzadko kiedy powinno coś tu iść, nie? Tak? Ale jak kiedyś miało zimę kosić, to lepiej, żeby no szło, tak, nie? No to wtedy wiesz, sobie ludzie robią, żeby szło, ale no to wtedy to robisz z umiarem, nie? Tak. Jak masz podgląd, bo teraz masz podgląd, ile idzie towaru, no to sobie kombajn dostosujesz do tego. A jak na przykład nie masz tego czujnika, no to kurde, ludzie pchają do końca, aż sprzęgła siadają, nie? Zapchasz go tutaj i później musisz klapkę i ten, no, i no to wiesz, a też wyjście z kombajnu, no. Ileś tam minut strat, dodatkowo sprzęgło dostaje, nie? No i worek sprzęgło się wreszcie ruszy. To jest tylko sprzęgło przeciążeniowe i ono ma zadziałać, wiesz, w momencie zrywu i nic więcej, nie? Dobrze, bardzo dobrze pokazuję. No w tym, w jęczmieniu zazwyczaj na połowę wtedy powrót cały czas trzymam i ten. Czysto. Tam jest czysto, to jest dobry operator. Ja już w tym roku trafiłem ludzi, gdzie tam jest pełno ich zbiorników. Ale wiesz, i tak włączysz, to tam zawsze taki syf, jak zawsze coś tam się naleci, nie? Tak. Włączysz mocarnię teraz. No to jest po to, żeby sobie do ciągu dnia sprawdzić. Wychodzić, sprawdzić, jest ok. Nie sprawdzić, nie wiesz co się dzieje. Ludzie i tak ci powiedzą, że to jest chwytacz kamieni, ale jak kosisz, to i tak się zapełni zbożem. No ale kamień będzie miał, to wpadnie, nie? Jakoś go tam wdusi. Wdusi go, no.
Więc ile będzie ludzi, tyle będzie pytań i odpowiedzi, każdy sobie da swoją, nie? Nagrywaj ten i później muszę obejrzeć filmik, jak to się wszystko robi. Olej widzę, że tutaj się spuszczało. Wtedy przy zmianie nie byłem, jak wy to robiliście, nie? Tak, tak, tak. Tutaj mówisz, że to przekładnia, tak? Idzie? Przekładnie, nie. No. Przekładnia. A tam z tyłu silnik. Tu silnik, no. No jeden bańki. Ale fajnie pomyślane, że tutaj są te węże od razu. Masz ładnie się... opisane, masz przewody, w większości silnik... Oj, kranik tu jest, kurde, normalnie. Tak. O 60. Ja ci coś pokażę, jak będziemy te kraniki dokręcać, ci pokażę, jak się je dokręca. Żeby nie przekręcić? Tam jest taka kulka i to się go dociąga delikatnie, pyk, stoi, nie? Żadnej siły. Uh-huh. Ręką go dociągniesz i kluczem, jak dojeżdżasz, czujesz opór, nic nie dotykasz, nie? Dobra. Bo to z aluminiowego rozjedziesz, zrobisz grzyba i ani nie spuścisz oleju, ani nie wyciągniesz kulka, nie? Mhm. Jeszcze trzeba tu patrzeć tą. Przyjechaliśmy zobaczyć z Adrianem, czy będzie co kosić, bo kombajn szykujemy, ale nie jest najgorzej jeszcze. Ten deszcz jednak uratował troszeczkę, powiem ci. Mhm. Jeszcze taka łodyga jest zielonkawa, ona trochę przewodzi, nie? Tak, tak, tak. No, zielonkawa trochę jest jeszcze okay przewodzi jeszcze do kłosa. Jest pochmurno, zimno się zrobiło, dzisiaj ma niby padać. Też nie paruje tak szybko ta woda, nie? Nie ma wiatru, to... A deszcze po przechodzą, to będzie się ładnie muciło. Elegancko. No ale takie wypaleniska też są, gdzie nie ma nic. Mhm. Jakby taki był, jak tutaj ten poprzeczniak. To jest potencjał jeszcze. Jest potencjał. W tamtym roku nawet takiego nie mieliśmy, nie? Mhm. Tutaj ten poprzeczniak. Co to? Piach tu jest, nie? Nie wszystkie działki wyglądają tak optymistycznie, nie? O, tak wygląda. Realia. Słabsza ziemia wypalona. Ale nagle wchodzimy tam, to już jest coś tam jest, nie? Ale... Tak i tak to nie jest jakaś rewelacja. Spalone, nie? Spalone, wypalone normalnie. Zobacz, aż dokąd sięga ten taki jęzor. Mm-hmm. I tam. No i tutaj już jest to, nie? Coś tu jest, ale... Czy to coś da? Jak to jest? Zobacz, jaka susza była. Siano się zrobiło. Mm-hmm. Jak już od dołu słoma jest przypalona, to już nie przewodzi. Coś tam pociągła do korzenia. Zobaczymy. Jak to popada, jak to będzie padać, to wiesz, to tutaj to jeszcze ponaciąga. Uratuje trochę, jeszcze, no. No. I może ta średnia jakaś tam względna wyjdzie, ale tak to... No. Czas pokaże. Ja już od początku, od wiosny mówiłem, pszenice u nas były bardzo złe, bo była bardzo zimna wiosna, jeszcze przymrozki. W ogóle nie chciała rosnąć. W okolicy też nie ma żadnych ładnych pszenic w tym roku. Chcesz mój marker? Nie, to nie znowu czego, kurde. No, całe koło na biało malowane. Nie. Profesjonalne malowanie koła. Pasowego, tak? Dobra, idzie po inny kurwa marker. No. No ile to jest nie tu wkręcone? 650. Jo pierdyka, 650. O! Teraz będzie iść drugi ten. Podpięknąłeś troszkę. O, Mareczek, zobaczcie, cały AliExpress wykupił. Lampeczki, cuda wianki, nie? Niby mam to montować, nie wiem, czy to by to montował, zobaczymy. To
można kupować tak elektrycznych światełek. Chyba na przyczepach. Wczoraj na TikToku widziałem jednego. Jeśli wy planujecie coś takiego, to będzie dyskoteka. No tylko te dwie, wiesz? Kupiłem takie duże. Tylko te dwie. Nie, to nie. Tu się świąca. O. I zamontować, żeby był taki New Holland CR. Taka. O, patrz. Dobrze. Te dwie, kurde, gdzieś przy dachu. Gdzieś przy dachu. No. I zespolić z tym, z kogutem. I on z przodu by pięknie wygląda. Ale to świeci na biało. Nie, na żółto. Na żółto? Żółte to są. Normalnie patrz, jeden mi się. Kurde, ale one są, wiesz, tamte twoje to też zakłócenia robią radia. Nie robię tego. Te, to są typowo właśnie tak jak na montują na... No te New Holandy chyba takie właśnie mają. No. Albo jak jadą, wiesz, ciężarówki z gabarytami, to właśnie dwie takie duże ma. A to by się ładnie odznaczą. No niektórzy robią takie choinki, że to jest dyskoteka, no to jest mało powiedziane, to ci, nie? Paweł, to ci to ekstra dopłacę poza tą fakturą. Jest tylko na trzy pozycje, wiesz? One albo działają razem, albo tak działają, albo nie wiem. Trzy tylko pozycje są. Ono niby pod zapalniczkę można. A jakie są dwa miejsca zapalniczki, to jest zapalniczkę. Ale fajnie by było go... A jaki to jest prąd? 12-24. A tam masz wyjście 12-24. Na palniczce masz 12. No. Ale to jest 12-24, tak, no. One są uniwersalne. Dobrze by było wpiąć pod od razu koguta, nie? No. Żeby razem z kogutem. No chodziło. Zobaczymy jak tam ingerencja, nie? No. Żeby czasami. Wiesz, z daleka by było widoczne, bo jak jedzie przodem, to. No to no widać tego koguta Moto 2, nie? Ta gasica jest już na wyczerpaniu. Ty, ona ma tutaj czerwone poniżej, teraz zobacz. Mhm. Ej, a da rady ją nabić, bo zeszło ciśnienie. To nowy tył nabój kwas, trzeba nie? założyć. Gdzie nabój? Oni odkręcają, rozbierają tę gaśnicę. Tak? Mhm. Daje się ją do zatknięcia? Kurwa, nie w ludzi co. Czyż dobra była? Już teraz do dupy, nie? Teraz już tak. To wykorzystaj chociaż na maksa. Nie. A jak tam ten twój sklep? Dobrze, chcesz zobaczyć? No pewnie. Płyteczki położone, babcia zadowolona. Proszę, pięknie, babcia. Właśnie, idziemy zobaczyć, odebrać robotę. Zobacz, drzwi się otwierają. Pięknie. Światełka porobione. No. Elegancko. O, paczuszki spakowane, na kurierkę czekają. Mm-hmm. Nie pokażemy adresów. O, proszę bardzo. Pięknie. 6 chyba? No. Czy 7? Nie wiem. No bogato. O, i tak wygląda na sklep. Ohoho. Zobacz co będzie na sklepie. O kurczę, a możemy zdradzić? No można, bo już ten. Ohoho. Przychodzą takie do nas surowe, a my to polerujemy. Mhm. Super, kurczę. Na taki ten. O, tak wygląda w polerce. Arbosa masz? Arbosa nie mam jeszcze. A będzie? Nie wiem. A co ma być? No nie wiem, Zobaczymy. No. No i co, tu koszulki, ten. Mhm. Ładnie. O, tak sobie poświęcimy. A i każdy rozmiar masz osobno na każdej płeszce? Tak. Tu M-ki, wszystko M-ki, nie? Białych mi dużo zostało. Chyba to trzeba się z księdzem dogadać na komrze. No. L-ki. No i tak to wygląda, nie? No. Ładnie. Powiem ci szczerze, jak otworzyłem ten sklep, to nie wiedziałem, że tyle rozmiarów. No tak mówią, o dzieci cię oglądają, Jackera dzieci oglądają. A tu same tak, 2XL, 3XL, XL. Te rozmiary to są, zobacz. Pusto. Wymieciane. No nie ma. Bo tu są. Znowu musimy domówić 2XL i 3XL, bo nie ma. Czyli wychodzi na to, że. No. Nie ja tylko w LC dzieci. Wchodzę, ja w LC chodzę tutaj, nie? No. To muszą być po prostu porządni rolnicy, a nie. No generalnie e-sklepy teraz stają się bardzo popularne, nie? No. Tylko wiesz, to jest branża tak jakby to ubraniowa, odzieżowa, tak? Mm-hmm. No to nie jest aż tak chwytliwe, nie? Jakby była to branża spożywcza, no to tak. Cały czas ktoś... Spożywcza albo rolnicza, wiesz, jakieś części, nie? To jest tylko takie... Dodatkowe. Ktoś nas ogląda i sobie kupi taki... Tak, gadżet. Co? Stawiasz czy nie stawiasz? Kiedy ci... Dobre. Razem postawimy, dobry, dzień dobry. Postawimy razem? Tak, no podnoś przejść, ty masz siłę. No. Jak tam kury rosną? Kury tak. Po dwa jajka nawet znoszą. Nie, jak nie trzy. No, złote. Chyba twoje. No. Coś ma padać, babcia, podobno. Będzie padać? Troszeczkę kropiło. No. Trochę kropiło. Ja obeszłam ten.
ogródek. I co teraz po deszczu to rośnie, no, co? Tam już zaczynały kwitnąć ogórki, a ten deszcz chyba co taki gruby spadł, to ich te kwiaty obił. No. Nie, one już zawiązały. Ty, Marek, te Adrian, tego, tam trzeba opryskać te... Pomidora. Pomidory, bo mszyca... Tak, wiem, widzę. No, lepi się listek, nie wolno. Na grzyba i na mszyce. No, to... musisz, bo już się skręcają listki, a owoce już są. Mm-hmm. No, ładnie. Coś tam wchodzi, nie? Zobacz, ogródek nasz, kurde, odskocznia po prostu. Hobby, kolejne. No, deszczyk popada, to naprawdę to się wszystko ruszyło. A, truskaweczki się dojrzewają, a, ładnie. Tego, buraczka też na chwościka, już chyba trzeci raz pyskałem. No, w tym roku w ogóle jest problem i w burakach cukrowych z chwościkiem i z mszycą przede wszystkim. Mszyca. No jest ten chwościk, nie? Te kolorowe, mm-hmm. te plamki takie. No, ale trochę odżyło. Marchewka. Marchewka, no i czym te kopce usypywałeś? Szpadelkiem. Poważnie? No. Ja cię kręcę. Szpadelkiem. Co? No szpadlem, nie? Usypowane. Szpadlem, łopata, odznaczane było i... I Przemek z jednej, a z drugiej i tak jechaliśmy i ten, i tak nam wyszło tutaj, nie? To ja cię zaproszę na przykrywanie kopce z tej, z kiszonek. Ale marchewka, ciekawe, taką większą wyżywy, fajna była. Taka do filmu. Taka prościutka na kopcykach, nie? Klasa. Ekstra na pierwszej klasie, ziemi. Teraz jeszcze wypłucz i spróbuj i powiedz jak spróbuję. Pluskawkę chcecie? Dobra, trochę popadało, to taką to mi zrobiło, nie? Mhm. Dlatego truskawki chciałem, żeby było na takich zagonach, bo tu jest podmokry teren, nie? Tak, tak, tak. Bób. Elegancko. Jest. Ale wczoraj chciałem pryskać, ale ten, nie zdążyliśmy. No. Fasolka. Fasolka, tutaj jest taka torfowa ziemia, a tam na końcu glina. Zobacz, tu przelało. Różnica, nie? No. I tam ogórek nawet na tej glinie nie jest, nie? Później ciąg dalej tam, to jest ładny ogórek. Ale za ile on będzie? Za dwa tygodnie może, szybciej nie. Dopiero będzie wiązał. No, takie maty kupiliśmy, żeby nie plewić. Powiem ci, że na razie... Robią robotę, to, nie? No, kurde, robią robotę. No, elegancko. Woda przenika. I co, będziesz handlował warzywkami, czy no, tak? No, trochę tam posprzedajemy sobie, co tam będziemy mieli, nie? Mauser po opryskach, po RSM-ie. No. Jak to dziadek mówił, czy nas nie zabije, to nas mocno. Jak tam poczuć idzie robota? Na razie okej, obejrzany, tak wiesz, wstępnie i wygląda wszystko fajnie. Nagrzany i oleje spuszczamy, za chwilę będziemy sprzęgła ściągać, żeby po kolei się robotą zająć, nie? I co, generalnie mówisz, że jest okej kombajn? Mniejszy wektor byłby za mały, co? Za mały. Za mały. Kilka to wektorów na placu mamy, więc jak coś, to możemy zamienić dwa za jednego. Yes. Ktoś się skusi na akrosa. No ale dwa za jednego, to co, robiłyby tyle samo, czy więcej niż akros? Raczej robiłyby więcej. Więcej? No ale dwóch operatorów, nie? Dwóch operatorów znowu, nie? Koszty i inne sprawy. To wektora na jakie gospodarstwo, tak do ilu hektarów? Szczerze, to jest tak pomieszane, że ciężko wiesz, powiedzieć. No właśnie, zależy kto i dlaczego ma. Jesteśmy w czasach, że ludzie po prostu stać mi na to, kupuje tego, tak? I nie patrzę po prostu na przedział, który potrafi zrobić. Bardzo mało ludzi jest takich, co będzie kupowało kombajn pod swoje gospodarstwo. Nie? Mhm. Po prostu mam pieniądze, stać mnie, kupuję. No ale decyzja dobra, co? Bizon to już nie dałby rady w tym roku na pewno. A jeszcze kilka wektorków na placu zostało. Ktoś się skusi. No ale idą jak świeże bułki w tym tygodniu, dwa czy trzy mówisz? W tym tygodniu jak na razie jest okej. W ogóle maj się zaczął fajnie, co do sprzedaży kombajnu, więc... Mamy czerwiec, zjeżdżają z placu. Wiesz, plus jest taki, że są części non-stop, nie? Wielu ludzi mówiło, że nie będzie. No a są a jednak, i nie brakuje. A jednak korbanek zaskakuje. Są. Sprzedaje. No wiesz, firma, która już na rynku jest tyle lat, no to... Dotrzymał obietnicy. Nie zostawił rolników bez niczego. Trzeba wytrzeć, bo będą wyzywać. Trzeci sezon teraz kombajnu, zobaczymy. Jak teraz te żniwa przebiegną. Ostatnie oby było co kosić, to będzie dobrze. Jakieś większe awarie. Po pięciu sezonach będzie można powiedzieć, czy to dobra maszyna. Tak mówią, nie? Albo zmiana na większe. Nie. Na RSM-a. Na razie na te hektary, on był kupowany z zapasem, przecież on zrobi sobie 300 hektarów rocznie, to jest tak normalnie. Mamy 110 hektarów, to
zanim my osiągniemy 300 hektarów, no to czy kiedyś w ogóle osiągniemy 300 hektarów? Marzenia są po to, żeby je spełniać. No ale kombajn robi wydajność, nie? Tak. Eddie ma model mniejszy tego wektora, ale też jest zadowolony. I też nie robi mało hektarów. Chyba Ediego wektor robi więcej niż twój Akros tak naprawdę u ciebie. Może i tak, on ma trochę tam... On miał dużo ziemniaków, teraz szedł z tych ziemniaków i... Chociaż usługi jak połapiemy też tak wiesz, tam pojeździmy, tutaj pokosimy, no to trochę tam można dodatkowo zarobić na tym, nie? Czekaj, Adrian, ja ci otworzę bramę, żebyś mógł wyjechać. Spokojnie, tu będą jeszcze rolety, będziecie się śmiać. Zobaczysz. Ale pięknie. Ale to co, jedziemy kosić? Jedziemy próbę robić, bo przecież musimy sprawdzić. Nie odpali. Jedno tylko. To jak tam Bączuś? Robota zrobiona, kombajn gotowy, tak? Kombajn gotowy, tylko sprawdzenie trzeba, bo systemy poza komputerem są dobre i... I tyle. I można kosić? Można jechać w pole raczej, no.